Mała zmiana w planie, ponieważ pani doktor Wójcik zachorowała i nie zaszczyci nas swoją obecnością. I tutaj wywołany szybko do tablicy układ współczulny działa. Zapraszam pana Arkadiusza Martyniuka do wygłoszenia prezentacji Wpływ technik osteopatycznych artykulacji, czyli takiej mobilizacji osteopatycznej na regulację napięcia mięśni i zakres ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Będzie to badanie kliniczne, randomizowane z grupą kontrolną. Wyniki tego badania. Trochę techniki i nauka. Dzień dobry. Zacznę klasycznie. Szanowna komisjo, drodzy goście, koleżanki i koledzy. Na samym początku chciałem podziękować dziekanowi, panu dziekanowi za możliwość wystąpienia w tak szacownym gronie. Nie wiem, co ja mam powiedzieć po tylu tak fantastycznych wykładach. Cieszę się i jestem z tego dumny, że mogę się od państwa uczyć. Niesamowita wiedza, że ja tylko króciutko. Mam do zaprezentowania badanie pilotażowe na temat jednej z najstarszych technik osteopatycznych, technik artykulacji, które do tej pory w publikacjach polskich i zagranicznych nie doczekały się dowodów na to, w jaki sposób działają i na ile. Jeszcze o pilocie zapomniałem. Czy są może na sali osoby, takie szybkie badanie, które znają i stosują technikę artykulacji? No szaleństwo. Istotności statystycznej z tego nie będzie. Dla tych, którzy znają i stosują, nie wiem czy wiecie, ale pierwotny podział wszystkich technik składał się z trzech grup. Dwie skrajne, soft tissue techniques i high velocity thrust, a pomiędzy nimi była właśnie technika artykulacji. W najstarszych przekładach technika artykulacji jest nazywana techniką Steela, rozwijana później przez jego studentów. Dla nas najważniejsze w tym momencie jest to, że technika jest zarejestrowana w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych pod numerem 9363 jako leczenie osteopatyczne wykorzystujące małą częstotliwość i dużą amplitudę ruchu. Polegają na tym w głównej mierze, że terapeuta w jednym czasie wprowadza kończynę dolną w ruch obwodzenia. To jest odnośnie tego, co będzie również na warsztatach i z perspektywy technicznej zapraszam na kolejną część Dnia Osteopaty. I to jest opis technik artykulacji, które dotyczą się właśnie tego badania. Jedną ręką terapeuta wprowadza kończynę dolną w ruch obwodzenia w jak największym, bezbolesnym zakresie do bariery ruchomości, a drugą ręką w tym samym czasie wybiera odpowiedni segment do mobilizacji. Dzięki odpowiednim pozycjom ułożeniowym pacjenta poprzez poprowadzenie ruchu poprzez kilka stawów można dostosować wszystkie tkanki miękkie od części dystalnych kończyn. I mamy tu na myśli nie tylko połączenia stawowe i mięśnie, ale również powierzchowną, głęboką, naczynia krwionośne, limfatyczne, a także pnie nerwowe. Cele pracy. Zastanawialiśmy się, ile może zmienić się napięcie mięśnia wielodzielnego oraz ile może zmienić się zakres ruchomości w odcinku lędźwiowym po wykonaniu technik artykulacji. Ogółem zbadano 40 pacjentów, po 20 osób w grupie. Zakwalifikowano osoby między 35 a 65 rokiem życia. Kryteria włączenia, był to ból bez urazu, czyli wybieraliśmy osoby, które miały ból, który nie powstał nagle, a w procesie, które w testach klinicznych wykazywały ograniczenie ruchomości oraz które miały brak przeciwwskazań do terapii manualnej. Kryterium wyłączenia to były osoby, które posiadały objawy neurologiczne,
potwierdzone w testach klinicznych w badaniu, stan po operacjach oraz obecność ogólnych przeciwwskazań do terapii manualnej. Dobór do grup był losowy, a osoby, które były poddawane badaniu, nie znały działania technik. Do sprawdzenia zakresu ruchomości wykorzystano test palce podłoga, sprawdzano inklinometrem Sandersa, błąd pomiaru to był 1/10. Jeżeli chodzi o badanie przyskórnej elektromiografii, zostało wykonane zgodnie z programem Seniam, wykorzystano aparat Nutrak Alpha 2E. I proces badania przebiegł w czterech grupach, w czterech punktach. Jeżeli chodzi o samą interwencję, w grupie badanej wykonano technikę artykulacji na odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Jeżeli chodzi o techniczną część, po badaniu wybiera się w odpowiedni sposób kierunek i wykonuje się technikę w kierunku przeciwnym do restrykcji. I na jednym segmencie wykonujemy technikę do momentu, aż terapeuta poczuje zmianę tkankową pod ręką. Żeby było dla każdego porówno, to na każdym segmencie zastosowane zostało 20 powtórzeń z lewej i z prawej strony. Jeżeli chodzi o grupę kontrolną, nie podjęto żadnej interwencji. Pacjent leżał rozluźniony przodem przez 10 minut. Do analizy statystycznej wykorzystano oczywiście odpowiednie programy i testy. Jeżeli chodzi o wyniki ogólne, wszyscy pacjenci byli bólowi. I jeżeli chodzi o ból, to można to zaklasyfikować jako ból przewlekły, ponieważ trwał powyżej 3 miesięcy. Tak? Tutaj nawet ktoś zaznaczył w karcie badania 35 lat. Kto tyle potrafi chodzić z bólem? Jeżeli chodzi o ogólne wyniki, no to wszyscy pacjenci w grupie badania i kontrolnej mieli ujemne objawy neurologiczne. Co najciekawsze, właśnie testy odpowiadające za ruchomość kręgosłupa w ogromnej mierze były dodatnie dla wszystkich. Okay? I dodatkowo test uniesienia kończyny dolnej, każda z osób badanych w grupie badanej i kontrolnej miała dodatni test, czyli brakowało ruchomości w grupie kulszowo-goleniowej. Z analizy wyników wyszło w grupie badanej, że technika artykulacji zmniejszyła napięcie mięśnia wielodzielnego średnio o 89 mikrowolta. W grupie badanej po wykonaniu techniki artykulacji wyszło, że technika artykulacji zwiększyła zakres ruchomości średnio o prawie 8,5 stopnia. Tutaj nie byłem zaskoczony, bo jak pacjent mi mówi, o, ale mam luźno po technice artykulacji, no to powinna zmniejszać. Ale co mnie zaskoczyło? Grupa kontrolna. Proszę zobaczyć, że w grupie kontrolnej po leżeniu przez 10 minut człowiek z dysfunkcją doszło do zmiany, ale napięcie mięśnia wielodzielnego wzrosło średnio o 16 mikrowolta, a jeżeli chodzi o zakres ruchomości, tutaj mięsień wielodzielny, zakres ruchomości, zmniejszenie zakresu ruchomości prawie o stopień. Więc powstaje być może podłoże do kolejnego badania, czy zostawiać pacjenta samego, żeby sobie poleżał i odpoczął przed jakąś interwencją, czy jednak od razu coś może zrobić w tym czasie. Chociażby nauczyć, może zwizualizować coś, żeby w odpowiedni sposób wpływał w procesach psychosomatycznych na napięcie i zmianę ruchomości właśnie chociażby odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Wnioski, jakie mamy po badaniu. Jakby powiedział jeden z kierowników zakładu rehabilitacji, kup psa, będziesz musiał z nim chodzić na spacer.
Nikt nie zrozumiał, bo nikt pewnie nie zna tego kierownika. Mogę się założyć, że znacie. Dla mnie z drugiej strony jest ważne to, co Basmajan powiedział. Dobrze wymówiłem to nazwisko, panie dziekanie? I może zacytuję, że z powodu braku obiektywnych informacji o skuteczności metod 50% zabiegów jest dla pacjentów bezużyteczna lub szkodliwa. Przenosząc technikę artykulacji z poziomu transcendentnego na poziom doświadczenia, teraz ja wiem oraz wiem, ile działa. Dziękuję bardzo za uwagę.